Może być tak źle, może być źle. Nie lubię mieć mokrej twarzy. Co? Nie, to i tak daje jakiś efekt. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyżak Beauty. Dzisiaj jest ze mną True Beauty. Patrzcie, jak się zgrałyśmy. Cześć, witajcie. Trochę się stresuję, ale na pewno będzie super. No, może być, że tak powiem, niezbyt pięknie, niezbyt beauty w tym odcinku. Jesteśmy bez makijażu po to, żeby zacząć kolejny challenge. I tym razem o naszym makijażu będzie decydowało, uwaga, koło fortuny! Koło fortuny! I właśnie to koło będzie nam wybierać, jaki produkt będzie musiały nałożyć zamiast normalnych produktów. Czyli załóżmy, że idziemy w takiej kolejności jak zwykle, czyli tam zaczynamy baza, podkład, korektor, coś tam, ale przed wykonaniem danego kroku musimy wylosować, jakim produktem ten krok zrobimy. Okej, rozumiem. Będzie ciekawie. Może być szpetnie? A może być pięknie? Zobaczymy, jak nam koło wylosuje. Ja muszę iść później do sklepu, tak więc ja mam nadzieję, że będzie to jakoś wyglądało. Masz na szczęście jakieś chusteczki i zmyję sobie. Ważne, żeby w ogóle tak. Było okej. Okay. Reszta to wiesz. Zasłonimy. Zasłonimy i będzie git. To, co może nam uratować życie, to jest to, że każda z nas ma przez całą tą grę jedną możliwość zakręcenia kołem jeszcze raz. Okej. Okay. Taki, dobra, wiesz, ratunek dla życia, nie? Dobrze. Jakby okazało się, że coś będzie bardzo złego. Czerwona szminka jako podkład. O, na przykład. A więc teraz zróbmy w takim razie pierwszy krok, czyli bazę. Chcesz ten papier, kamień, nożyce, kto pierwszy kręci? Nie, ty możesz pierwsza. O, kręcę. Co mamy? Fikser. Nie jest źle. Okej, okay. Nie jest najgorzej. Niektórzy używają tego jako bazy, jakoś tak, nie wiem, tak. Nawilżenie. Teraz ty zakręć, zobaczymy, co będzie twoją bazą. Okej, okay, proszę. A może mi się trafić po prostu baza jako baza? To może. Idealnie. No. Ale nie liczę na to. Róż. Nie wiem, czy skorzystać. Chciałabym skorzystać z koła ratunkowego, ale z drugiej strony boję się, bo może wyjść gorzej. Mi się wydaje, że może być gorzej. Może być dużo gorzej. No, bo najwyżej zalepisz to podkładem, jakbyś tak, miała podkład. Racja, racja. Gorzej, jeżeli mi się trafi, nie wiem, brokat jako podkład, prawda? Mm. Moją bazą jest Anastazja. A ja mam takie róże. Mam w ogóle trzy do wyboru, więc może sobie wybiorę ten, dlatego że może być taki najmniej. Nie, niestety jest dość mocno widoczny, ale nie jest powiedziane, że muszę go nałożyć jakąś grubą warstwą, tak, prawda? Może. Bazę się nakłada bardzo oszczędnie. Tak. Palcami tak jak nakłada się wazę, czy mogę wybrać sobie jakiś? Możesz wybrać, mogę ci nawet dać gąbeczkę, której tutaj akurat nie mam, ale... Słuchajcie, maczam, żeby nie było, że kłamie. Żeby nabrane. A ja zaczynam moją bazę. Dobrze, nigdy nie używam fikserek o bazy, uwaga. Ja nie nienawidzę fikserów, bo są mokre. Nie lubię mieć mokrej twarzy. Ja w ogóle nie używam fikserów. Słuchajcie, ja naprawdę nakładam ten róż. To nie znaczy, że ja kłamię, ale nie widać go na twarzy. Kompletnie. Ale rzeczywiście. Dobrze, że go jakby wybrałam i zakręciłam kołem ponownie, dlatego że... Serio, on tutaj jest? Widzę. No i... Ej, naprawdę. Tak jakby ci się nie lepił do twarzy. Tak, wydaje mi się, że po prostu no, brak tego podkładu. No jestem trochę czerwona. Widać tutaj, tutaj, tam gdzie jestem naturalnie różowa, tam jestem jeszcze bardziej. Powiem ci, nie, że nie najgorzej. No. No, mogło być gorzej, mogło być dużo gorzej. Ej, no to mamy z głowy, poszło całkiem nieźle. Ja jestem z nas dumna. Ja też. I kolejnym krokiem jest podkład. Może być tak źle. Może być źle, może być źle. Podkład już trzeba nałożyć, wiesz. Rozświetlacz, okej. Okay. Mi się wydaje, że to jest... Znaczy, nie będę kręcić jeszcze, ale mi się wydaje, że to jest okej. Okay. Mogło być gorzej, prawda? Tak. Mogłaby być pomadka. No. Okej, okay, dobra, zakręcę mocno. Co? Świetnie! Nie może mówię. Być lepiej. Tak, tak. Na pewno nie cofam. Okej. Okay. Co za farciara. Dobra, ja mam rozświetlacz. Mam taką tutaj paletę rozświetlaczy. Ja już nakładam. O, zobacz, jaki kryjący. O, ty! Nie, to jest tak daje jakiś efekt. Zobacz. Uwielbiam z tobą nagrywać filmy beauty. Po prostu, no, założyłaś takie 3 kilo i tak, o, rzeczywiście kryje. Jest pięknie. O Boże, czemu one są aż takie no. Intensywne? Ale na pewno nie chcę jakiegoś, który będzie różowy. Może wezmę ten Go Glitter, bo jest taki najbardziej skórzasty. I wezmę to, że... tak? Zobacz. Jest no super. Nie. No, zazdrowie. Cała twarz mi wysycha. Czuję po prostu tak... Cała wilgać z mojej twarzy już uleciała, ale wygląda to dobrze. No, to będzie taki świąteczny make-up. Jak jest podkład, to powinnam go nałożyć trochę więcej. W sensie tak, żeby rzeczywiście to krycie było. Gąbeczką, no nie? Ja ci to zaraz znajdę. Nie, myślę gąbeczką.
Zobacz, może gdzieś o tutaj tak bardziej, wiesz, żeby bardziej kryło, prawda? No w podkładzie chodzi o to, żeby kryło. Nie no, tak, tak, dobrze. Ja tutaj kabuki muszę... O, tak z... No i to jest kryjący podkład. Wyglądasz dobrze. Ja jakby nałożyłam róż, teraz nałożyłam biały puder, więc ja wyglądam po prostu tutaj, no, tak różowo. Bardzo. Ty wyglądasz trochę tak make-up, no make-up, powiedziała. Taki make-up, no make-up i jestem różowa. A ja na razie wyglądam tak, jakbym sobie nałożyła bardzo rozświetlającą bazę. Może ci się trafi jako puder. Albo podkład. I wtedy będzie idealnie. Tu jakby podkład wjechał na to, to byłoby tak pięknie. Myślę, że to jest w miarę zapodkładowane. Dobra, ale powiem ci, że jak na razie to jest naprawdę spoko. Mogło być gorzej. No. Teraz wydaje mi się, że możemy przejść do korektora. Dopóki mamy rzeczy na całej twarzy, tak, to jeszcze mogą być bardzo złe rzeczy. Uwaga. Nie jako korektor. Beżowy? No, dobra, ja w tym zostaję. Teraz ja. Rozświetlacz. Nie jest źle. Którego pędzla mogę użyć? Jakiegokolwiek chcesz. O, może go precyzyjnie nałożyć. A ja wezmę sobie chyba ten odcień, ten tempera. Zastanawiam się, czy nie pójść w róż, dlatego że ja już jestem cała różowa, to może się naprawdę pięknie już zlać. Pójdźmy w to, zostańmy w tym. Ja mam taki pędzelek grubszy. Przede wszystkim zakrywam cienie pod oczami, no wiadomo, też podstawy. No ale także takim produktem warto by było zakryć niedoskonałości. No zobacz, no, czy to nie ukrywa świetnie blizn potrądzikowych? Odciąga uwagę. Kompletnie. Idealnie. Czy nie jest pięknie? Pory wygładza też. Pory wygładza. Wtedy już ludzie nie myślą, o masz bliznę potrądzikową. Myślą, że masz zupełnie inny problem. No, przychodzi z głową. Mentalny, tak. Matko, jak ty wyglądasz? Ty jesteś taka świetlista. No, jestem jak księżyc teraz. Ale ten cień mi trochę właśnie to wszystko tonuje, tylko dodaje bardzo dużo jasnego też. Dobra, korektor, czyli muszę sobie na niedoskonałości tutaj. Jak tam twoje korektorowanie? Jeszcze bardziej różowo. O, wow. Jeszcze bardziej. Ale powiem ci, nie widać. Rozświetla spojrzenie. Tak, odciąga uwagę kompletnie. To jest też nie najgorzej nadal. Nie, mogło być gorzej. Chociaż ty. Chociaż ty. Jeszcze za... Ciebie też nie jest tak idealnie. Ale mógł nam się trafić eyeliner jako, tak, więc naprawdę. Nadal jest wszystko nadal spoko. Nadal jest okej. To teraz czas na puder. To jest nadal rzecz na całej twarzy, więc... Bronzer! Jakiś no dobra, jaśniejszy? Okay. Znaczy, taki chyba nie mam... mgiełką? No, ale dobra, ja chyba przy tym zostanę. Bronzer jako puder, nie najgorzej. A mi trafi się... Fixer! Najlepiej, okay. Słuchajcie. Okay. Dobrze, dobrze to idzie. Ja miałam zrobić bronzer. O, jak dobrze. Słuchajcie, mi było tak sucho już, bo ja już nakładałam tylko suche produkty pudrowe. No. Ten puder był bardzo taki wysuszający i te inne produkty były takie właśnie pudrowe, a teraz... O. Powiem ci, że idealnie. Ja chyba muszę sobie wziąć taki bronzer, bo on jest najjaśniejszy z tego wszystkiego. Ty wiesz co, my idziemy trochę w ten styl Karyny twojej. Tak, tak. Zdecydowanie. Szczególnie ty. Idziesz w stronę, no nie, rozświetlacz. I na to bronzer. Tak. Ale to tak, no wpisuje się, wiesz, w twój rodzaj filmów. Jakby w jedną z serii, prawda? Tak, tak. Jak nałożysz tak, wiesz, delikatną mgiełką, to nie będzie no, widać. No wiadomo, że pudru nie muszę używać za dużo, bo ten nie chcę przesuszać skóry i tak dalej. Wyglądasz jakbyś wróciła z egzotycznych wakacji, ale opalała tylko twarz. No nie, to jest taka rozświetlona, taki healthy glow powakacyjny. Nie jest źle, jak nakładasz tak, wiesz... Mało to jest okej. Okay. Ale widać trochę, nie? Że widać, nałożyłam. Widać, że nałożyłaś, dlatego że jeszcze bardziej się zrobiło brązowo. Ale nie jest to jakoś tak tragicznie, prawda? Nadal, pamiętajmy, że nadal mogła być to czerwona pomadka na całej twarzy. Tak, tak. Albo eyeliner, więc jakby super. I teraz po pudrze... Czas na bronzer. Tu już jestem jakoś mniej przyjęta. Wiesz, jak trafi się eyeliner albo nawet pomadkę, no to jest tylko część twarzy, prawda? To nie będzie na całej, jak teraz. No to sprawdźmy. Najgorsze za nami. Bronzer. O! Świetnie! Okay. Super! Świetnie. Zostaje przy... mamy fartę. No. A ja mam... brokat! Ej, też mi się podoba. To ja będzie ciekawe. Tak? No. Ja myślałam, że masz bronzer. Tak patrzę, serio masz bronzer, ale... Też. Ale mi się podoba brokat, wiesz? No okej. Okay. Będzie ciekawie. Tu są moje brokaty, tak? Tak, masz wybrać... No żółty będzie jakby najbardziej, prawda? Ale przez to, że ty nie masz nic na twarzy, do czego ten brokat mógłby ci się kleić. Więc zastanawiam się, czy to w ogóle się jakkolwiek utrzyma. No ale zobacz, no fiolet albo ta syrenka, tak średnio, no, ale żółty? Ja myślę, że nikt się nie pozna. A ja może jako bronzer użyję tego różu. Tego. O, no, no jest w ogóle... I może będzie. No to jest w
ogóle taki brokat, no taki typowo sypki. Sprawdźmy sobie. No trochę. Trzyma się. O, no trochę tak, ale... No. Tak ledwo. Więc ja sobie muszę mocno tą twarz wykonturować tym brokatem, żeby było cokolwiek widać. No ja naprawdę idę w taki bardzo świąteczny, rozświetlony makijaż. Wydaje mi się, że tutaj no można brać inspirację z tego. Szczególnie z tego bronzera. No i jeszcze bardzo mi się podoba ten trik z zakryciem niedoskonałości za pomocą rozświetlacza. No, czy to nie działa świetnie? Ja w ogóle powiem ci, że teraz tak bardziej już zwracam uwagę na twoje konturowanie, niż na te niedoskonałości. Więc jak najbardziej działa, tak. Ja już mam skończone. A nie, jeszcze sobie, słuchajcie, wykonturuję nos. O! To jest dobry pomysł. Jakby, jeżeli konturujemy, no to w pełni. Ja muszę też nos teraz zrobić. No u ciebie to nie widać tego. No, nie jest najgorzej. U ciebie po prostu czuję. Ten róż jest jaśniejszy niż był twój puder. Opalenizna, no. Tak, to jest jaśniejszy niż opalenizna. No, najgorsze jest to, że ten brokat jest cały czas w kole i on może wypaść nam tak naprawdę na każdym kroku. No tak, mogłam się powtórzyć, prawda? No. I to nie jest tak, że jesteśmy uratowane, że raz tego użyjemy. Dobra, ja mam zrobiony bronzer. Nie widać. Nie jest. Nie? Nie widać? No bo naprawdę, trafiło ci się świetnie. To teraz róż. Jajaj, co to może być? Dobra, sprawdź. Korektor. Ja bym brała. No, chyba tak. Może być gorzej, no, naprawdę. Tak, naprawdę. No, bym brała. No, ja to, też to zrobię. Ja cały czas mam w głowie eyeliner i tak myślę sobie, że wszystko jest lepsze od tego, więc no. Cokolwiek nie wypadnie, to jest... Mogło być gorzej, tak, być eyeliner. Biorę. O nie. O, korektor. No, no spoko. Tak, dobra, a to biorę. No. Albo nie, zamieniam. Nie, żartuję. Tak... Będziemy miały ten sam róż, tylko trochę inny odcień, bo ty masz chyba jaśniejszy. Bardziej podstosowany pod moją różową karnację teraz. Ja zaznaczę sobie pięknie policzki. O, ten właśnie oto sposób. O, tak. I albo sobie nałożyć na środek i potem sobie rozetrzeć. I ja po prostu robię sobie takie placki. A. Bo czemu nie? Można nałożyć również róż tutaj, żeby wiesz, było tak romantycznie, tak dziewczęco, cute, tak. Sobie właśnie rozprawię. Więc no, jak widzicie, wygląda to przeuroczo. Jedyna przykryta część mojej twarzy tak naprawdę, także przykrywa jakieś niedoskonałości. Ten róż jest bardzo taki przydatny. Akurat w twoim odcieniu i blendujesz, jak widzę. No, tak, tak, bo to ja nie wiem, ja tylko chyba na granicach. Ja chcę zobaczyć ten, wiesz, ten odcień, ten czysty róż. Rozumiem. Tak, tak. Kamera troszeczkę zjada odcień, niech to będzie wyraźne. A, czyli ty już? No ja już. O, no, a okay. Jest ładnie, no nie? No. Idę później do sklepu, myślę, że nikt nie zwróci uwagi. Jakbyś nawet poszła przed 12, to myślę, że nikt by się nie zwrócił uwagi. Byłoby tak, może, tak. Które zapraszamy. Czy teraz rozświetlacz. I sprawdźmy, czym się rozświetlimy. Może być różnie. I jest to... Pomadka. Pomadka. Jest ciężko. No, bo teraz się zastanawiam. Ja zatrzymać to, no właśnie, nie wiem. Bo co, no, eyeliner może być jeszcze gorzej, żeby był gorszy na usta, to nie. Na oko też spoko eyeliner, na brwi też spoko. Mi się wydaje, że chyba to będzie moment, w którym ja wymienię. Aha, wymieniasz teraz? No. Okej, okay, dobra. Bo na całą resztę eyeliner jak będzie, to będzie okej. Okay. No dobra. No, więc... No dobra, o Jezu, a jak będzie eyeliner na policzkach? Najgorzej. Dobra. Może ci się trafi rozświetlacz. Okay. Brakuje ci rozświetlenia. Cienie. O, czyli super. No. Świetnie ci się trafiła. Dziękuję. To teraz ja. Ciekawe. I bronzer. O, też nie jest źle. No jako rozświetlenie. No, znaczy wiesz. A chcesz wymienić? Może... Nie. No. Dlaczego? Mógł być eyeliner. Nie, no oczywiście. Jestem zadowolona. Wszystko byle nie eyeliner. Wezmę sobie ten. Też taki jakby bogini na plaży, więc będzie pasowało. A ja użyję sobie, żeby tak mi pasował do mojej ciemniejszej karnacji, może ten brąz albo ten fairy. Słuchajcie, ja już tutaj mam ten róż w postaci korektora i ciężko mi najechać na to, bo mi się tutaj wszystko rozbabrze. A, widzisz. Ale spróbuję, no nie przemyślałam tego. Tak więc tutaj będzie troszeczkę taka paplanina. No tak. Połączyło brzydko. Bo go nie wtarłaś tego różu. Nie rozblendowałam. Tak. Ale rozświetlę sobie także nosek, tutaj wiecie, czubeczek. Ja miałam nosa, żeby jednak zakręcić jeszcze raz, tylko żebym tego nie żałowała z tym eyelinerem potem. Ale na razie jest spoko. Może za złoto, za żółto, ale jestem no rzeczywiście jak taka bogini słońca czy coś. Jak sobie powiedziałam miło, jestem bogini. Jaka skromna. No jest. Nie, no właśnie. Jestem taka bogini słońca. Ja się na pewno
świecę. To na pewno. Mm-hmm. To jest mój look. Ja nie wiem, jak mam siebie określić i ja myślę, że u mnie to jest kompletny miszmasz. Ale zaczyna mi się to podobać, dlatego że no, chyba tak miało być, prawda? Wszystko, co nie jest eyelinerem na twarzy, no, powinno być. Dobrze. To teraz czas na kolejny krok. Mm-hmm. I kolejnym krokiem są brwi. Tuż może być eyeliner. Tak. Nawet liczę na eyeliner. Tak? O. W tym momencie. Tak. Okej, okay, będzie pasowało do twojego looku. Sprawdźmy, czym zrobię brwi. Oby nie brokat. O! Co? Chciałam oby nie brokat i na to nie! Akurat ci się trafiło? A już nie, nie mam wymianki. Pomadka, o nie. Mam kilka kolorów do wyboru, tak więc no ten raczej się na niego nie zdecyduję, może na inną okazję. Ale mam wrażenie, że ten jest nawet taki dość brwiowy. Jest tutaj trochę odcienia różu, no ale jest też troszeczkę brązowa. Tak, a ja niestety z ciemnych brokatów mam do wyboru tylko ten. Wow, nie wierzę w to. Mój odcień nie jest taki zły, jakby wyobrażam sobie, że... Mogło być gorzej, też fakt. Mogło być gorzej, nie, nie jest on. Myślałam, że będzie taki dość brwiowy, ale nie, jest czerwony, jest taki ceglasty, taki no jest trochę... Słaby. Nie. No, myślę, że w tym kroku tutaj akurat wejdzie mi twój styl bardziej. Bardzo świetlisty look, dosłownie wszystko, co ci chyba wypada, jest rzeczywiście. Ja mam w ogóle taki bardzo różowy look, też mi wszystko wypada w odcieniach różu. Pasuje mi do kurtki. O! Ale jestem bardzo ciekawa, jak będziesz wyglądała z tym brokatem. Oh. Ale to jest look, to jest coś. No, przynajmniej pasuje, jak gdyby na razie wszystko pasuje do klimatu, wiecie, klimatu brokatu. Klimatu bogini. Dobrze. Wygląda ładnie, wygląda ciekawie. Ja to będę kontynuować w takim razie. A, u ciebie to szybka sprawa. Mhm. Tutaj był od razu aplikator, bardzo precyzyjny. Zobaczcie, no świetnie wyrysowany. Tak naprawdę każdy włosek można oddzielnie narysować, więc jestem zadowolona z tego looku. Ej, serio, to jest taki sylwestrowy look. Mhm. O, widzę, że włos sobie też u ten. Tak, ja już sobie włos zarzuciłam. Tak. I ja już się czuję dobrze, ja już się czuję tutaj piękna, prawda? A, to mi druga brew jedzie i zaraz kończę też. Aż mi tak głupio, to tak szybciutko skończyło. Czuła się tak powoli. Ale wiecie, brokat wymaga precyzji, brokat wymaga poświęcenia. Widzę siebie teraz na podglądzie. Jak to? Ale powiem ci, że twoje włosy bardzo mi się podobają. Dziękuję bardzo. Mi twoje też. Wyglądam jak szaleńca. No, troszeczkę tak. Obydwie. Tylko mam wrażenie, że tego już się nie da uratować. Nie, nie da się tego naprawić. Ale jeszcze zobaczymy tak naprawdę, co będziemy miały. No to teraz musimy w takim razie przejść chyba już do oczu. Tak. I zobaczmy, co tam będzie. To teraz kręcę i sprawdzę. Kredka do brwi. No, nie najgorzej. Spoko. Idę w to. Eyeliner. O! W końcu się trafiło. No i to na oko. No. Kurczę, patrz. Super. Idealnie. Cienie tym sobie zrobię. No dobrze. No to na pewno dopełni mój look. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko będzie wreszcie do siebie pasowało. Wydaje mi się, że teraz będzie wreszcie wyglądało dobrze. A ty co nakładasz? Kredkę do brwi na całą powiekę, więc też w zasadzie będzie pasowało do mojego looku, bo to taki, wiesz, brązowy, tak, słoneczny, ten i o. Tu wyjechałam za mocno, dobra, trudno już, brnę w to. Kocie spojrzenie! Rozblenduję sobie jeszcze. A ja miałam chyba jeszcze jedno losowanie, mogłam sobie... A, no, mogłaś, tak. No ale z drugiej strony eyeliner na oko, no to najlepiej. No, jeszcze może się trafić na usta, ale nawet bym chciała. Wtedy tak. Wtedy się pięknie połączyła. A czy powiem ci, że usta spoko, czarne usta są naprawdę fajne. To byłoby jedyne ładne, co z moim makijażu. Staram się zrobić jakieś takie też kocie oko. Wyrównać to wszystko, dodać jakieś drapieżności. No właśnie, też się to staram zrobić w miarę równo, ale coś mi nie idzie. Jakoś ten look jest jakiś taki... Coś tutaj nie gra, nie? Nie wiem co. Już tak nie mogę się skupić po prostu na tym oku, jak widzę te niebieskie brwi. Oh, mam wrażenie, że coś jest mocno nie tak z tym makijażem. Powiem ci, że to jest spoko. To oko prawe. Jak zrobisz tak drugie, to idź w to. Nie sądzę, żeby było podobne. A jeszcze sobie przeniosę to na dolną powiekę. Bo tu w końcu cienie. Zobaczcie, nawet mi wyszło. Ty, no powiem ci, że wyglądasz tak edgy, tak grunge'owo. To teraz już ma sens, te brwi i oko. Gdyby nie ten róż, to ale już nawet możesz go rozblendować przecież. W sumie. On już teraz też zastygł? Nie, to nic nie jest. Nie, bo jak masz taki gruby, to nie zastygnie, musisz zetrzeć. Robi się już z tego look, jak będziesz miała teraz jeszcze czarne usta, oh yeah. Mam nadzieję, że będą. No dobra, ja chyba mam oko zrobione. Chciałam pójść w coś artystycznego. No dobra, powiem ci, że to zaczyna, naprawdę to zaczyna mieć, no. I te twoje krótkie, ciemne włosy, I'm digging it.
Serio. Rysuję sobie jeszcze jakieś kropeczki tutaj. To był błąd. Trzeba było tego nie ulepszać. A, jeszcze pamiętaj, że to jest cień. W sensie używasz to jako cienia, a cieniem byś tego nie zrobiła. Okej, to zmywam. Ja jednak idę do tego sklepu. Puszczę wejdziesz, mnie. No wejdziesz Wejdę. Tak i pani powie... Proszę. Zapraszamy. No, tak będzie. Pani się nie musi zakrywać. Tą panią obsługujemy bez kolegi. Bo wydaje się być niebezpieczne. No, chcemy się jej szybko pozbyć. Szybko rób pani zakupy bez kolejeczki. To teraz w takim razie czas na eyeliner. Na pewno będzie widać u mnie. A jak będzie brokat, to wygrywka. No, naprawdę no. Będzie pięknie. O! Eyeliner jako eyeliner nie może wierzę. Być. Ale patrz. A u mnie baza. O! No, nie będzie widać. Nałożę sobie nawet pędzelkiem do eyelinera, ale może to spowodować jedno wielkie rozmazanie. No właśnie, mam nadzieję, że ci tego nie rozmażę. Nie, jest okej. Okay. Sobie poprawię tutaj, muszę tym eyelinerem pojechać. Mi dodało po prostu troszeczkę jakby takiej wilgoci, trochę blasku tam. Aha. Ja się nie musiałam jakoś bardzo, wiesz, starać, przejmować. A, no widzisz. A ja sobie, wiesz, robię, powtarzam ten kształt i załóżmy, że to może mieć jakiś sens. Wydaje mi się, że dzięki eyelinerowi to jest jedyna rzecz, która pasuje. A, jeszcze masz przecież kredkę na oczach i wiesz, to wydaje się naprawdę mieć sens. No. Te kilka rzeczy, które do siebie pasowało, ratują ci ten makijaż. No, u mnie już nie ma ratunku. Ale jeszcze wiesz, czekaj na grunge'owe usta. Jakby był brokat na ustach, też by było fajnie u mnie. No nawet u mnie też by pasował brokat na ustach, bo już mam na brwie. Mogłabyś sobie zrobić takie same, prawda? O, to by było piękne. I teraz w takim razie czas na rzęsy. A, czyli rzęsy robimy, tak? No. Znaczy nie przyklejamy, tylko co nałożymy na rzęsy. Bo fajnie byłoby, to była maskara. Fajnie by było, rzęsy są nikłe. No, bo to jest jedyna rzecz, która pasuje tak naprawdę. Róż. Nie masz wyjścia. Musi zostać. Fikser. Znowu. A nie, ty miałaś, tak. No, ale spoko. To powiem ci, że spoko. Fikser na rzęsy. Ja sobie psikam na szczoteczkę. I ja sobie po prostu moje rzęsy odżywię. A ja sobie tutaj tą szczoteczkę tak włożę w ten róż. O Boże, przecież tu nic nie będzie widać. A jeszcze mi powpada róż do oka. Osypuje mi się, no! Nie widać. Na rzęsach nie widać, tylko... Właśnie jak się sypie. No, właśnie na rzęsach nie widać, to po co ja to robię? Mi się w ogóle trafiają takie rzeczy, że ja to robię w 3 sekundy, a ty to robisz tak długo później, no, no nie? No wiem, ale... Że mi się trafia fikser jako baza i ps, ps, ps. Dobra. Okej, okay. Nic nie widać. Tyle, bo nic nie widać i tak, wszystko mi się usypuje na policzki. Więc to było trochę sfailowane, ale tak jak mówiliśmy, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Ty, jakbyś miała teraz maskarę na ustach? O nie, to też by było źle. No. Znaczy, mi by pasowało, ale maskara na ustach tak trochę fujka, nie? No. No to teraz sprawdźmy. Teraz usta. O nie. Ja nie liczę na pomadkę. Nie liczę na pomadkę. Ja chcę cień, rozświetlę czy cokolwiek. No tak, ale na usta dużo rzeczy pasuje, więc zobaczmy co ja miałam. Byle nie maskara. O, najgorzej. Byle nie maskara. Najgorzej, nie trafił się przez cały odcinek. A teraz ci się trafił. Okej. Okay. I nie możesz cofnąć. No nie mogę. O nie, najgorzej, najgorzej. A ja mam... Puder! O, czyli fajnie! No spoko, bo u ciebie nie będzie... O, oh, man! Ja mam najlepiej. I znowu zrobisz to w 2 sekundy. Aha. Nakładam puder sobie na palet i przenoszę na usta. Słuchajcie, ja nawet nie muszę tego zrobić dokładnie. Mogę to zrobić dosłownie. Ja właśnie muszę to zrobić mega dokładnie, bo jak nie, to będzie to wyglądało bardzo źle. Bardzo. Ja wyglądam jakbym jadła pączka. Tak jakbym miała jakiś puder. Ja wyglądam jadła koty. Koty. Ale zobacz, wzięłaś sobie na pędzelek. Właśnie na działanie. Właśnie potrzebuję więcej. Jakie to ciekawe tekstury się uzyskuje tą szczoteczką. Nie ma takiego dobrego krycia. Ale jeszcze dołożę. Czarne pomadki są okej. Okay. Ja ogólnie. Pasuje ci do tego żółtego. Pasuje ci do bluzy. O. No, na zawsze jest znajdzie jakiś plus. Wyglądasz jak Uma Thurman w Kim Bilu. O! Naprawdę? Tego się trzymajmy. Pięknie. Czuję się seksownie. Ja nie. No dobrze, to teraz został nam ostatni krok. Fixer. O! Ale to też może być na całą twarz. Może ci wyjść tak, eyeliner może. Jako fixer. Ja mogę sobie... Tak, tak. Ja mogę, ja mam jeszcze jedną szansę. Dawaj, dawaj, chcę zobaczyć, co Jezu, ty będziesz miała. Jak ja miała pomadkę, całą twarz, to wszystko... O nie. Najgorzej, wszystko zamazane. Dawaj. Ej, trzęsę się, cały dawaj mocno, dawaj mocno. Dawaj mocno. Pomadka, 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 nie, pomadka. Proszę, nie. O! Najlepiej! O, to pasuje. Będzie ci pasować. Do wszystkiego to pasuje. Tak. O Boże, jak szczęście. Ja się boję teraz. Ale nie, ja mogę cofnąć. No. Dobra. A ja mogę mieć baza. O! Ale
kurczę, nie wiem czy cofnąć, no bo baza jest, zobaczcie, taka no przeźroczysta. Ale wszystko ci może rozmazać. Ale wszystko mi może rozmazać, ale jeżeli ruszę tym jeszcze raz, to mogę mieć eyeliner albo maskarę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To... I czuję taki stres teraz, naprawdę. Dobra. Jest presja. Ja też się stresuję, bo nie wyobrażam sobie zmywać eyelinera z całej twarzy. Okej. Dajesz. O! Mamy to samo! Jaka ulga, słuchaj! Jak ja się bałam tego eyelinera. No, ale to chyba był najbardziej stresujący krok, to powiem ci. To było mega stresujące. Nie wiedziałam, że się tak będę stresować, bo ogólnie na wyglądzie tego makijażu mi nie zależy. Nie będzie lepiej. Ale maskara na całej twarzy, albo eyeliner, no. Albo nawet brokat. Jesteśmy uratowane, jeszcze możemy sobie nawet wybrać odcień. Ale ja się stresowałam. Serce mi tak biło, jak kręciłam tym kołem. Słuchajcie, ja sobie wybieram też odcień różowy i fiksuję to wszystko. A ja chyba wezmę teraz może jaśniejszy. Ja bym wybrała ten biały. Ja bym chyba Forever Young, bo on jest taki jasny, on tylko nie, tu się wydaje ciemny. Nie, idź ten biały. Bo, nie, ty chcesz wyglądać dobrze. Bo ja zawsze widzicie, co ona robi. Ona brązowa, to on sobie nałóż sobie ten biały. Nie, ja zawsze challenge, żeby tak, żeby wyglądać jak najlepiej się da z tego, co mi wychodzi. Ja mam wrażenie, że ja zawsze wybieram tak, żeby wyglądać jak najbardziej na szaloną. Ale no. Nie trzeba tego dużo nałożyć. Fiksera nie nakłada się dużo. No nie. U mnie tego nie widać. Tak, u ciebie? Troszeczkę widać. Masz teraz zielone usta. No, teraz mi się zmieszało z czarnym, ten złoto-czarny mi się zrobiło takie zielonkawe. Ale tak wyglądamy i powiem ci, że o dziwo, spodziewałam się, że będzie gorzej. Ja też. Spodziewałam się, że skończymy z czerwoną twarzą i na przykład białymi brwiami. No. A wygląda to, nie powiem, że dobrze, bo nie wygląda dobrze, ale chociaż będzie łatwe do zmycia. Tak, to fakt. Mhm. Ale wyglądamy trochę, jakbyśmy wrócili z szalonych wakacji. Ale to wy oczywiście musicie ocenić, który make-up wyszedł lepiej, albo który z nas się bardziej starała, więc liczymy na wasze komentarze i jeszcze pamiętajcie, żeby zajrzeć na kanał True Beauty, bo tam nagrałyśmy też razem film z kalendarzem adwentowym. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nadróbcie koniecznie. Więc do zobaczenia w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Pa, pa! Dziękujemy za uwagę!